Jest Ania, jest, jest święta Anna. Ale nie ma Anki, ani Hanki z Anglo-Ameryki Białystok. Dzisiaj pokazujemy, proszę Państwa, tę taką charakterystyczną część krakowskiego przedmieścia. Świat moherowych, proszę Państwa. Tu nawet jest muzeum Jana Pawła II w tym takim białym, długim kontenerze. Nawet muzeum. Także świat moherowych, mówią, beretów. Już jedną moherową myśmy miały, taką Ewa Grecja. Ona przyleciała z Ameryki. Proszę Państwa, przyleciała z Anglo-Ameryki Białystok. No i my tak mówimy już od 2 lat, bo jeszcze Janek Witek żył, to ona przyszła, mu zaczęła sprzątać i śmietniczka wyrzuciła, ta wyrzuciła, zaczęła się rządzić. Ewa Grecja. Potem mówimy, że przecież to nie jest żadna Ewa Grecja i dopiero po 2 latach, jak ona zasiłek z opieki OPS-u dostała, to wiem, że się nazywa Jadwiga Grabowska, nie żadna Ewa Grecja. No i ona mówi, och, tu trzeba porządki zrobić, tu trzeba wszystko zrobić. No i przyszły te babki z opieki społecznej. No, zwycięzców walecznych, Saska Kępa, rozpiskę zrobiły, wywiad, proszę Państwa, że dostanie pieniądze. No to jest 602 zł. To jak tak tu żebrać pod świętą Anną, gdzie ani Ania, ani Hania z Anglo-Ameryki Białystok nie chciałaby przyjechać, bo tak, taki zawód, żebranie, no to nie ma co tutaj. No i ta Ewa Grecja dostała, ale powiedziała wcześniej, że ona się dołoży do mieszkania, do światła. W ogóle rzuci 300 zł. Ja mówię, to może nawet 200 wystarczy, bo może na pierwszy raz to ci na leki. A ona gdzieś wyrwała te 600 zł. O 6 stycznia, bo mówiła, że to jeszcze nie teraz, dopiero potem. Czyli za plecami, tak jak za plecami Jezusa zabili, a oni potem modlą się do Jezusa zamiast do Boga Jehowy. Wyrwała te 602 zł i uciekła i zamiast u nas być, mieszkać i tak dalej, się przyłożyć do tego, no to ona się nie poczuwa do obowiązku. No bo jeżeli ona już coś tam wyrwała, to po co? To po co? Że taka jest Warszawa, że jak ktoś coś wyrwie, no to teraz najlepiej jest mieć telefon na kartę, bo telefon na kartę to jest bez żadnych obowiązków. Bez żadnych obowiązków. Kiedyś ludzie byli jacyś tacy honorowi. Ludzie kiedyś to byli bardzo słowni. To, co powiedzieli, przyrzekli, to tak rzeczywiście było. A teraz, proszę Państwa, niestety. Może od Żydów się nauczyli, tak, bo jednak jest powiedziane w Biblii, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. A u nich tego nie ma jednak, bo tak obgadać, to już poszła do tej Joanny, Litkę obgadała, Ewka. No bo trzyma te pieniądze i wydała na jakąś rurę. Na taką rurę, wiecie Państwo, co u lekarza jest. Sprawdzają, czy nie ma raka na mózgu, czy... I ona te pieniądze wydała, znaczy 523 zł wydała. A tu uciekła z domu, to znaczy, że ona nie jest przy kimś, nie jest przy czymś, tylko po prostu mieszka na ulicy. I tu wczoraj ta Ewa Grecja siedziała, żarła hamburgery, no bo to wiecie Państwo, hamburgery można jeść, hamburgery można jeść. Ona żre. Mamy kolumnę Zygmunta. Tutaj jeszcze wczoraj to byli Świadkowie Jehowy, proszę Państwa, i głosili tym cygano, gadodziadom wszem. Świadkowie Jehowy mają najlepiej, ale że dzisiaj mają już od 10 przez cały dzień zebrania i nawet o 17, nawet o 18 Świadkowie Jehowy, to tutaj Świadków Jehowy nie ma, są moherowi.